Cześć wszystkim, znowu Płynę 7, dalszy ciąg Noxa. Dobra. Ruszamy zwiedzać tą miłą, przyjazną, ciekawie wyglądającą kryptę. Cała muzyka jest bardzo ciekawa, musicie przyznać. Bardzo klimatyczna, że tak to nazwę. O, duchy! Okej, duchy nas będą atakować w tej krypcie. Z daleka są one niewidoczne. Dopiero jak się przybliżą, to widać. A na szczęście słyszeć je z całkiem sporej odległości. Dobra. Więc trzeba będzie chyba używać nie czary jakieś, bo jak widzieliście, raczej trudno uniknąć ich ataków. A, dobra, więcej duchów. Dobra. Na szczęście nie mają dużo punktów życia, więc nie są zbyt trudne do pokonania. Okej, dobra. Musieli tak naokoło chodzić. Proste ścieżki są zablokowane. Szczęście ktoś przemyślny mieścił w krypcie kamienie z maną. Pewno był bardzo miłym człowiekiem. A po prostu pomyślał o takiej możliwości, że duchy mogą nie do końca spokojnie siedzieć. Okej, dobra. Te pająki nieźle mnie ustawiły. Dobra. Co tu mamy? Steady Cloak. Ale w innym kolorze, fajnie. Zawsze fajnie jest mieć wybór kolorów. Jakie chce się ubierać. Dobra, nie proszę mnie, tam wchodziłem, tam już byłem. No i pewnie będzie jakiś duch, co? Żadnego ducha, tylko parę nietoperzy. A tutaj pewnie będzie jakiś duch. Wow, więcej nietoperzy. Tak, trochę są wkurzające. Dotkną cię raz, a potem uciekają. Czy to ich dotknięcie ogłusza. Tak, tego słowa szukałem. Okej, tutaj jest jakieś tylne przejście. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Okej, coś ciekawego słychać. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Ta. Brzmi zabawnie. Ha! Patrzcie, jakie sprytne pająki. Już myślałem, że coś go zmiażdży. A tu nie, patrzcie. Dobra. Zapiszę to. Aż zdecydowanie przed takimi rzeczami powinno się zapisywać. Tak lepiej. Dobra, czy tutaj są jakieś ukryte? Nie. Dobra. Tyle ryzykowania tylko dla troszkę złota. No cóż, byłoby marnotrawstwo, gdyby tak zostawić to złoto w tej krypcie, no. To z niego teraz będzie korzystał? Chyba nikt. Dobra. Pomane. I zobaczmy. Te szczury robią zamieszanie. A. Wracaj tu. Ta, lepiej. Dobry nietoperz to martwy nietoperz. Dobra. To doszliśmy do jakiegoś miejsca. O, Book of Lightning! Fajnie. Przemy poziom czaru. Jeżeli będzie zadawał troszkę więcej obrażeń, przyda się. Okej. Okay. Jesteśmy na niższym poziomie. Bardzo już nie ma odwrotu. Co za dźwięki. O, złoto. Fajnie. I mnóstwo czaszek.
Tak. Tak dosyć zapalnie wypływają, kiedy się to rozwali. Dobra. A to jest lokalny odpowiednik beczek. Więc będziemy to psuli wszystkie. Uważaj za szkielety. Ponieważ szkielety się zderzają. Szkielet happens. Tak, próbował się zasłonić tarczą przed ognistą kulą Olena. Więc szkielety również to potrafią. Już nie byłem zbyt blisko. Ale trzeba na to zwrócić uwagę. Tak. No, przy okazji mogę to naładować w sumie. Okej. Okay. Save. Ponieważ... Okej, słyszałem cię. Tu gdzieś musi być szkielet. Za jedną z tych zniszczonych ścian. Tutaj nie, a pewnie tutaj jest. Co? Nie. A, tutaj jest jednak. Chodź tu, panie. Dobry szkielet. Okej, w sumie mogę pozbierać te tarcze. Chociaż wiem z doświadczenia, że... że pod... W krypcie... Możecie mi uwierzyć, ale nie znajdziemy żadnego kupca. Więc przed końcem krypty skończy się już nam chyba pojemność na rzeczy, więc... Tak pod koniec krypty będziemy musieli wyrzucać te tarcze, ale póki co mogę zbierać. Nie ma problemu. Dobra, no to teraz tutaj. A, dwie skrzynki. Au! Ta, to był jakiś większy szkielet. Należy na nie uważać. Okej, okay, parę mniejszych również tutaj się znajduje. Na nie również trzeba uważać. Ha! Sprytne. Nietoperze potrafią przelatywać przez takie dziurki w ścianie. Należy na to uważać. Dobra. Coś tu jest? Nie. No to trzeba chyba tędy zejść. Dobra. Ha! A, nie ma się z nimi co bawić. Być może będę musiał zużyć kilka potek, ale coś trudno. Dajcie mi manę. Tam chyba była jakaś mana, albo nie. To. A tu nic nie ma. Tutaj słyszałem szkieleta. Ha! Dobra. Skoczyła się mam mana, więc muszę troszkę uważać. Flimsy Iron Sword. Ciekawe, ile one są warte. Wcześniej spotkaliśmy tylko Flimsy Copper Sword. Więc... te mogą być troszkę więcej warte. Powinienem więcej używać piorunów. Gdzieś teraz przeskakiwały pomiędzy większą ilość przeciwników. Są całkiem wydajne w zabijaniu. Okej, okay, tutaj jest pułapka, którą mógłbym wykorzystać. O, w ten sposób. Problem jest taki, że zabijanie w ten sposób przeciwników nie daje doświadczenia. Więc będę się przed tym powstrzymywał. Tak.
Ludzie, gdzie jest mana? Poziom jest przyjazny dla magów. Rabuję sobie drogę, ponieważ mogę. Tam jest pajączek. I więcej grobów, jej! Okej. Taka się zawsze przyda. Ha! Duch! Jeszcze nigdy z grobą nie wlazł duch. Okej. Szczęście szkielety są dużo wolniejsze od innych przeciwników. Dzięki temu łatwiej się do nich celuje z kul ognistych. Dużo łatwiej. Dobra, coś tu jest? O, hełm. Antispark. Sobie zachowam na później. Może się przydać. Co my tutaj mamy? Okej, więcej grobów. O, Slurf of Flare Staff. Chyba dokładnie to, co już mam. O. Ha, pająk. Co on robił w grobie? Zaskoczył mnie. Dobra. Więcej grobów. O, w końcu jakaś mana. A, teraz mogę sobie pozwolić na dublowanie. Ta. Fajnie się rozpadają te szkielety, tak na kawałki. W ogóle w Noxie jest takich dużo... dużo dbałości o szczegóły różne. Co mi się podoba? Hej, szkielety, zapraszam tutaj. Ha, 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 ha. To są pułapki, na które lepiej nie wchodzić. Też szkielet zaprezentuję. Okej, skończyła mi się tarcza. Ten dźwięk jest naprawdę zabawny. Zginąć przy jego wtórze to naprawdę zabawna śmierć. Ja, tak go lubię, że jeszcze wam go zaprezentuję. Ta. Ten czar nazywa się chyba Feast of Gods, czy coś takiego. Pod koniec gry Conjurer dostaje do niego dostęp, może rzucać coś takiego. Co daje chyba jakieś 300 punktów obrażeń. I śmieszne brzmi. Ta. Tak, no tak jak z innymi pułapkami, zabijanie w ten sposób przeciwników nie daje punktów doświadczenia, więc... Więc prawdziwy poszukiwacz przygód stroni od takiego tchórzliwego sposobu zabijania przeciwników. Jeśli nie daje punktów doświadczenia, to tego nie robimy, proszę państwa. Tak się nie robi. Ha, coś tu słyszę. Coś tu jest? Nie ma. Ale wyraźnie coś słyszałem. Ta. Tu gdzieś za ścianami może być. Okej, dobra. Save. I idziemy dalej. Czujecie to? Czujecie to? Tak, coś się za chwilę wydarzy. Poznajecie ten śmiech? O, z pewnością poznajecie. A jak nie, to przypomnę wam go.
Yes! Yes! Oh! Rise my infernal minions! O, Hekuba, w końcu się spotykamy. Zombies! You will obey me and only me, for I am your one and only master. Okej. What? Hey, you fools! Obey me! Obey me! Damn! A przecież one próbowały cię objąć. Ha! Taki żart. Hekuba, beware. Human eyes are upon us. What strange sorcery allows a human to be here undetected? To steal my orb? Never! You shall die in this tomb, then join the ranks of my invincible undead legions. Okay. It will be your honor to serve, Hecuba, human. But first, you need to die. Nie możemy tylko jakoś porozmawiać? O! Ej, uważaj z tymi fireballami, możesz kogoś zranić. Ha! Kogoś jest wytrzymały. Okej. Widzę cię. Ha! Dobra, poszło dobrze. Okej. Poszło łatwiej niż się spodziewałem. Myślałem, że przynajmniej raz padnę od tych jego fireballi. Jeżeli nie one-hitują one maga, to z pewnością zostawiają one go blisko śmierci. Okej, dobra, no to ja mam chyba innego wyboru, jak tylko schodzić dalej. Ta. Okej. Book of Bear! Ta, właśnie. To jest nasz nowy przeciwnik. Zombie. Zombie mają jedną przykrą, albo przynajmniej denerwującą mechanikę, która znacznie spowolni naszą eksplorację krypt. Mianowicie, trzeba je dobić ogniem. Jeżeli tego nie zrobimy, to zombie zaraz wstają. Oczywiście dostaliśmy ten czar spalenia, dzięki któremu będziemy mogli palić zombie. Tak. Jak widzicie, nie ma problemu nawet je w walce wręcz zabić. Ale nie dostaliśmy za coś takiego punktu doświadczenia. Dopiero kiedy go spalimy. No tak, wtedy dopiero zombie ginie i wtedy dostajemy punkt doświadczenia. Problem jest z tym, że potrzebujemy do tego wydania many. A w krypcie czasami są problemy z maną. Tak. Dobrze jest dodatkowo nie próbować fireballem. Okej. Potrzymanie obrażenia do ognia, jeżeli go dobijemy jakoś tam ręcznie, to jeszcze może spłonąć. Więc to jest jeszcze dobra rzecz. Ale generalnie wszystkie zombie trzeba dobijać tym burnem. Co może trochę uprzykrzyć życie. Okej. Jak widzicie. Ha, spróbowałeś. Chodź tu, chodź na ogień, chodź. A, sprytny zabij, unikał ognia. Dobra. To jest zły ogień, to jest zły ogień. To jest ogień, który zabiera nam manę. Przy tym ma całkiem zabawny dźwięk, więc wam go pokażę. Albo i nie pokażę. Bo nie. O, książka. Book of Fireball. Fajnie, mamy drugi poziom Fireballa. Świetnie. Au! Tak. I chyba się wrócę po manę. Tak, jak więcej tych strażników szkieletowych na mnie będzie wyskakiwało, to jednak mana może się przydać. Jeszcze leczę. Tak.
buffy odnowię. Znaczy, mam tylko w sumie jeden buff. Troszkę może potrwać, zanim się to ma na dno. W następnym odcinku zwiedzamy dalej kryptę, zabijamy więcej zombie i dalej nie rabujemy grobów, bo tak. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie, cześć!